Bardzo serdecznie, jestem Szamprzysi2, to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed Liberation HD. I idziemy do mentora Avelyn. The false Macandal gathers followers. They attempt to overtake smuggling operations on the bayou. To finance what, I cannot say. There is a smuggler, a woman named Elise Lafleur. She knows every bog and tangle of the swamp. Perhaps she could be persuaded to help. I'm sure I can motivate her. Good. When you get to Macandal, use your darts to approach. But remember, you will need to complete your mission using more direct means. No okej, udaj się do kryjówki przemytników. Myślałem, że w następnym w tej misji będzie można się dopiero dostać. Będą nam kazać dostać się do tego punktu widokowego, który się tutaj znajduje. Ale widzę, że chyba nie, więc sobie na niego wejdziemy. Wysokie to drzewo. No okej. Takie bagno. A więc 6 punktów widokowych na tym terenie. Może najpierw po skarb. Ja lubię skarby. Okej, idziemy. Kurde. Mogłem na to drzewo wejść. Okej. Będzie. I tutaj. W sumie niepotrzebnie to zaznaczałem. Bo i tak mam zaznaczone, ale... Idziemy. Tędy jakoś. Chyba będzie szybciej, co? Okej, jakoś tędy pójdziemy. 200 metrów. Nie jest to aż tak daleko, ale... Tym bagnem to ja nie wiem.
Płyń, płyń. No okej. Już prawie na miejsce dotarliśmy. Ale wyłaź z tej wody. No jesteśmy. We offer two choices. You give up the river, or we take the river, or you suffer before you die. Three choices, then. You dare threaten me? You bracket-faced parasite, I've no more claim here than the dung beetles. You'd best heed the lady. We have you outnumbered. Look around, old man. Your hired hands will flee at the first sign of trouble. Aye, but the lady's temper alone could take on an army, and the swamp is no friend of yours. Okay. Okay. I ostatni cel. Gdzieś tam. Okej, spokojnie, mamy czas. Okej. A fine display of gratitude. I'm no enemy, if that's what you fear. I fear nothing. My name is Avelyn. I seek the leader of these men. He calls himself François Macandal. You seek him? To what end? A final one. Ah, then you are my kind of woman. Name's Roussillon. My partner in crime is Elise. Though I've heard her called otherwise. Will you help me find their base? No one knows these waters as you do. In return, I'll restore your control of this territory. We've invested years of work in this camp. Why would we need your help? Four reasons, right there. Would you not prefer to move your wares freely? If you think there's only one base, you really do need me. Those louts are spread out thin as swamp gas. It's settled then. Elise will help you find the blighters. Okej. Ale najpierw tutaj na drzewko wchodzimy. Ale czuję, że to może być trudniejsze niż się wydaje. Tędy. Po grzybkach. I po dziurze w drzewie. Okej. Okay.
Oła? Co ty, Rej, zrobiła? No kurde. O, dobra. Udało się. Tutaj i już prawie jesteśmy. Proszę bardzo. Zobacz, widzę, że macie tutaj skrzyneczkę. Pozwólcie, że przywłaszczę sobie jej zawartość. Jak się tylko uda mi się dostać. Kurde. No jak się na to coś dostać? No nie mogę. Chwila. Mam pomysł. Oj kurde, już się zaczyna. No okej. Gdzie moja skrzyneczka? No okej. I mamy pieniążki. Za które kupimy sobie przybieralnię. Na bagnie. No dobrze. To co, idziemy do misji chyba. Po drodze zbierając może coś ciekawego. Ale nie widzę tu nic ciekawego. Popłyniemy sobie łódką. Bo tu jest taka. Jakaś. Tutaj. To jest kanu. A, dobra. Tak to działa. Płyniemy tym kanu. Ciekawe.
Did you bring a canoe? Or do you expect your gentle breeding to keep you from the alligators? Best take one of mine then. And learn to use it right quick. Przecież przypłynąłem tutaj. Smugglers. Such an ugly word. Even slavers are called merchants. Why can't my title be Queen of the Bog? Protector of innocence. Paddling instructor. And champion of trade. Too long to fit on a wanted poster. Tell me, when did your troubles with Macandal's men begin? About the same time the Spanish governor arrived. Just a big old coincidence, I'm sure. Aj. This is as far as the water will take us. They set up their base around a wrecked ship that ran aground not far from here. The other base is a little further along. There. I'll check out this base. You scout ahead. Oui, oui, mon capitaine! Ah! Whoa! Wow. Alligator. Glad I didn't put money on that fight. What a lust. And barely a scratch on you. Now here's a pretty prize. An alligator egg. Take it. You've earned it. Jajca. Aveline! A woman among reptiles. Takes one to know one. Why, that it does. Right then. If you don't run the bastard through right here, I'll meet you at the next base. Co? Jak w ciągu 3 minut porąbani jesteście? 3 minuty. Ale nie muszę być ten niewykrywalny, nie? Też dobrze. Okay. Niech będzie, przeszukajmy ich. Co ty tutaj masz przy sobie? Sama kasa. A nie, ten. Jeszcze te strzałki. List ze skrzyni, tylko...
jak się dostać do skrzyni. Nie wiem, jak się tam dostać. Kurde, a tutaj chyba coś jest. No. My faithful acolyte, the day of the sacred ceremony draws near. I am in want of nothing but more men to join our ranks. Gather the faithful and await my word. Pełna synchronizacja. Haha. Jak na razie nie idzie nam źle chyba, co? Tak mi się wydaje. Tam jest następne. Okej. Dobra, idziemy drugą stroną. Będzie dużo szybciej. Okej. Dalej. Na razie nie natrafiłem na zbyt dużo jakichś zadań pobocznych. Nie wiem, czy ich tutaj nie ma, czy to się później zmieni. Bo tak to... Jednak jest ten. Au. Z jednej strony tak wiem, że gram w Assassina, więc zadania poboczne jest ich, powinno być ich pełno i w ogóle. Ale z drugiej strony wiem, że gram w tą taką bardziej ubogą wersję, bo to jest bardziej uboga wersja, więc nie wiem, czego się mam tutaj po tym spodziewać. Na razie szukamy wejścia na to drzewo. I chyba znalazłem. Okej. Chyba nie na tą stronę weszłem. Bardziej wszedłem. Okej. Chyba jeszcze wyżej.
No właśnie. No. Się zastanawiasz nie wiadomo nad czym. No dobra. Możemy iść do tej kobiety, która nie mam pojęcia jak się nazywa. Still in one piece, I see. What did you find? A letter from the coward Macandal. He's preparing a ceremony. Voodoo? Yes, but to what end? Power? What other end is there? Show them you've got the spirits at your back, especially the mean ones, and people do most anything you say. There's your real magic. Okay, idziemy za nią. Elise. It's that way, well hidden in the trees. Wait. I recognize those men. They're escaped slaves, hired from Saint-Danger. The Shantytown? Oui. Though it barely deserves the name, a cramped, miserable place. The men I saw at your camp, they were from Saint-Danger? Oui. Roussillon wasn't too happy when I hired them, but he got used to the idea. Please, you can't hurt them. It goes without saying. Best of luck, then. Go. I'll be at the office if you need me. Okej. Nie możemy zabić nikogo poza akolitą. Jakie 15 sekund? Co ty mi tu? Aha, mamy go śledzić. Dobra. Co ty mi odwalasz? Mogło być tak ładnie. Okej. Tak też można. A go też możemy przeszukać. My faithful acolyte, preparations are complete. Our ceremony will take place on the eve of Saint John. Assemble my followers. No dobra. Wracamy do kryjówki przemytników. Idziemy.
Zobaczymy, co nam powiedzą. He has balls of steel. Et puis? Where is Elise? My company doesn't satisfy you? Oh, I am hurt. Pray, tell me what you found. I'm as good a confidant as the lady, I swear. It's not a confidant I need, but an informant. Macandal is holding a ceremony on St. John's Eve tonight, but I don't know where. I know who can help, and you can help me in return. There's a witch doctor in Saint-Danger, the eyes and ears of the bayou. I sent Elise to him with supplies, but she forgot this. So hard to find honest criminal help these days. Give him this. With his trust, the secrets of the bayou will be yours. Thank you. By the by, come back when you are done. I have a job or two that could use a woman of your caliber. And some work as well. No dobrze. Zobaczmy. Co tam? Gniazdo aligatora. Oj, spory kawałek mi każecie tu iść. Jakaś szybka podróż, coś. No dobra, to w tym odcinku raczej tam nie dotrzemy. To sobie pozwiedzamy bagna trochę. Zaczynając od jaj aligatora, które się tu znajdują. Znalazłem szopa. Nie można skurować zwierząt ani nic. No cóż. To chodźmy do punktu widokowego. 300 metrów. No kawałek jest. A tu koniec tego. Mapy. Tu też. To chyba tamtędy trzeba przejść. Jak ty chodzisz? Chwila, jakoś tędy pójdziemy. No wejdź tu. Czemu nie wejdziesz? Okej, udało się. Chyba. Albo i nie. No ej, to nie jest prawda. Łatwiej to chyba będzie po prostu pójść prosto do tego
punktu widokowego, bo tak to będziemy iść, a i tak nie dotrzemy. Dobra, tędy nie. Mogłem sobie łódkę wziąć. Chciałem drzewami pochodzić, ale drzewa nie chcą współpracować. Jeszcze ciemno jakoś tak. To bardzo. Chyba tam się po prostu dostać nie mam. Tak coś mi się wydaje. No dobra. Albo tutaj. To zobaczmy, dokąd możemy się przedostać. Tu już nie. Hej. A dobra. Osiągnięcie jakieś dostałem. I mamy chyba przeciwnika. Dobra, weźmiemy sobie. To kanu. Zobaczmy na mapę. I tu już powinienem dotrzeć. Tak mi się wydaje. Ups. Kurde, ciągle mi się wcisnął. O raju. Nie, znowu nie to. Co za... Nie! Dobra, masz tu gdzieś jaja? Chyba nie. Ten sobie tak po prostu tutaj był. A nie, jednak są. Na co one są, te jaja aligatorów?
Może to jest coś takiego jak pióra w poprzedniej części. I w poprzednich ogółem częściach. Latarnia morska. Dobra. Dalej pójdziemy w następnym odcinku, bo już kończyć musimy, a jeszcze trochę tutaj do zrobienia jest. Więc podejdziemy sobie tutaj, bo tu jest jakiś budynek czy coś. Okej, to dalej. O, co tu jest? Ty, człowieku. Co ty tu? Nie będę cię przekupiał, bo... Mi się to chyba nie opłaci, ale to sobie kupię. Bo to już mi się opłaci. Okej, dobra. To dalej pójdziemy w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Ja jestem Shard32, to był Assassin's Creed Liberation HD. Zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Yeah.